Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, miejmy nadzieję, nie inaczej, więc zapraszam Państwa na najnowszy film z moim udziałem. Na tą chwilę jest 27 stycznia, godzina 6:40 właśnie, wyszłem z pracy, 5 nocek, bardzo ciężki był ten tydzień, długi i dzisiaj mam wolne, ustawowo wolne, ale co takie wolne jak jutro, czyli we wtorek, zaczynamy drugą zmianę, więc szkoda dzisiejszego dnia, żeby go stracić, drodzy widzowie, więc przeznaczymy go na wędkowanie i mam pół godziny dojść się do domu, spakowanie się, powrót na przystanek i pojechanie na rybki. A więc sprężam się i w międzyczasie, drodzy widzowie, zanim się spakuję i zobaczymy się już w miejscu docelowym nad wodą, zobaczcie, jak to wyglądały te moje zakupy, czyli buciki oraz wodery z Julii, tak aby nam to wszystko hulało, buty ciepłe na połaniec, wodery do spiningowania, do brodzenia, zobaczcie sami. Oprócz tego jeszcze drobne zakupy były, musiałem kupić haczyki do wiosennego wędkowania na przepływankę, wypuszczankę, więc szukanie po sklepach, dlatego nie byłem ostatnio na rybach, bo zajmowałem się sprawdzaniem cen przez internet sklepów, a to trochę analiza tego wszystkiego schodzi. Zobaczcie sami, najpierw haczyki, ugórka 14,50 za paczkę, Roach Shop. Zobaczymy tu cenę tych haczyków. 10,49, to już trochę taniej. Łowisko net 12 zeta, Poland Fishing 14,90, Leszcz 12,45, Fish24.pl 12 zł, Big River 10,09 zł, w miarę cena, ale szukamy taniej. No i sklep, zobaczymy. Kolbik, no te co nas interesują, 8,50, przyzwoita cena, więc łykamy dwunastki, czternastki i szesnastki z tego oto sklepu. Allegro 10,49, 10,49, też w miarę cena, ale znalazłem już za 8,50. Oraz Smelsa wiaderko. I tak w innym sklepie, tak widzieliście, w jednym betonit z Burka oraz wiórka kokosowe, dodatek 3 paczki. Tutaj mamy na biszkopcie biszkopt z melasą, 3 paczki oraz czysty biszkopt, 1 paczkę, 2 paczkę oraz wanilię. Tu widzicie dodatki.
i 4 paczki kokos i betonit, tak żeby na wiosenne wędkowanie samodzielnie dorobił zanętę i potem te dodatki. I oraz wizytówka oraz te haczyki, które Wam mówiłem o nich, czyli 14, 14, 14, 16, 16, 16, 14, 12, 14, wszystkie wziąłem, wszystkie wykupiłem, 12, 14, 14, 16 i 14, cena jak widzicie, zobaczcie, 8,50, tak samo te po 8,50 za 20 sztuk, czyli 14 z Kolmiksa oraz 16 i dwie paczki 12 i haczyki oraz dodatki z betonitem były akurat w jednym sklepie, czyli to wszystko było w jednym sklepie, dodatki oraz haczyki. No jak widzieliście, mączka kokosowa, biszkopt z melasą oraz czysty biszkopt z haczykami z jednego sklepu oraz dostałem też z tego sklepu gratisy i z Mikado 2020 katalogi 2 w gratisie do tego zamówienia, więc będzie co oglądać, czytać i tak mówiłem, trochę wysiłku, tak żeby koszty wysyłki się zwróciły, to więcej paczek haczyków, gdzie przeważnie po 14-12 zł za 20 sztuk, czyli jedną paczkę, a tutaj udało mi się trafić po 8,50 za 20 sztuk oraz półkilowe dodatki, które Wam pokazywałem. Później z zanętami w zakładkach mam pełno sklepów, więc zanęty z Marcela. Teraz jest 20,96 zł w miarę cena, ale zamówiłem wcześniej. Wolałem chwilę poczekać i wziąłem 4 kilo. Wychodziło mnie po 15,96, jasna, ciemna, 15,96 oraz rzeczną za 16,97 za 2 kilo. To widzicie, warto było czekać. Tutaj co mamy, jak mamy, 28,50, stanowczo też za drogo. Allegro 25,80 za 2 kilo. 28,50, to widzicie, na Allegro taniej, ale poszukam w jakichś sklepach zakładek. Fishing.pl, tutaj w miarę ceny też są. No i się nie myliłem. 22,50, ale niedostępne, więc szukamy dalej. Centrum wędkarskie.pl 22,50 zniżka, dostępność, no w miarę cena. Łowisko.net, jak to się kształtuje ta nasza mieszanka, 28,99, też jest za drogo. Czas na tą nętę, drapieżnik,
jedziemy tradycyjnie 29,90. Oferta jak na razie najdrożej. Tak mówiłem, szybkość się liczy i za to ekstra płacimy, dlatego taka wysoka cena u drapieżców. Trąba wędkarstwa dostępna 29, ciut taniej niż u drapieżców. Fishing.pl dostępna 26 zeta. Tutaj kolmiki też były drogie, więc wspólnie z tą zanętą tego nie zakupię, poczekamy na inną ofertę. No i dobrze, najtaniej wychodzi w sklepie Raven 20,96 teraz. No to i tak jest taniej niż u drapieżców. 29,90 na tą chwilę to jest sporo. Z tym tylko, że tutaj trzeba trochę czekać, ale okres zimowy nigdzie nam się nie spieszy, a dość sporo zaoszczędzimy teraz. Prawie dyszkę niż u konkurencji. A wcześniej, tak wam pokazywałem, przy promocji to nawet 14 zł. To jest bardzo dużo na dwukilogramowej zanęcie. Ze sklepów Raven opóźnienie było 3 tygodnie. W końcu po miesiącu czasu zanęty u mnie, jak widzicie. Warto było poczekać na przesyłkę i za niewielkie pieniążki dwa dodatki do Marcela oraz G5 jasna, jedna paczka, druga paczka, dwie turbo dwukilowe, oczywiście ciemne. I tak jest ciemna, jasna, na przemian ciemna, ciemna i tu jest ciemna, jasna. 12 kilo porządnej zanęty, tak jak widzieliście, niecałe 16 zł za G5 i 17 zł za Marcela Turbo, więc warto było poczekać. Data ważności jest do, jak widzicie, 16.09.2022 oraz na tej 22.10.2022. Tu mam 20, to mamy 2 lata, a przez 2 lata na pewno ją użyjemy. Ale warto było, bo dwukilowe zanęty G5 w cenie niecałe 16 zł, taki samo jak i turbo na rzekę, o złotówkę drożej, czyli 17 zł. Jak widzicie sami, jakieś dodatki, tak żeby koszty się zwróciły, przesyłki, trochę haczyków, trochę zanęt i tak to się prezentowało. Takie zakupy, dlatego nie było czasu jechać nad wodę. A dzisiaj po 5 nockach, uśmiech na twarzy, banan i jedziemy nad wodę. I widzimy się już, drodzy widzowie, w Morawicy. Na chwilę jesteśmy i jest taki temat, że jest na tą godzinę 8.59, poniedziałek 27.01.2020. Więc tak powiedziałem, tak też robimy. Po nocnej zmianie szkoda dnia,
bo jutro praca już, druga zmiana, więc po długiej nieobecności nad wodą w końcu zaczniemy wędkowanie oto na swojej ulubionej rzece Czarnej Nidzie. Przymarznięte na tą chwilę przed przyjściem tutaj jeszcze poszłem i trochę żywcy złapałem malutkich i będziemy próbowali łowić jedną wędką na, zobaczcie, jedna taka większa i kilka małych żywczyków, siatka się suszy i będziemy próbowali łowić na jedną na rybkę, a drugą na czerwonego robaka, akurat jest przypon z ostatniego wędkowania za okoniami i tak to się, drodzy widzowie, prezentuje. Będziemy tutaj wędkować, gdzie nie idziemy i próbujemy coś złowić, żeby nie być na zero. A więc jeszcze raz, drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem. Rozkładam sprzęty i zarzucimy zestawy. No, na żywca rzuciłem prawą, a drugą cienki przypon 0,10, mały haczek i czerwonego robaka założymy i spróbujemy coś złowić. Nie wiadomo, czy coś będzie brało, ale liczy się dzisiaj wypoczynek. Najważniejszy jest od tych 5 nocek. Drodzy Państwo, a rybki tylko są dodatkiem i zobaczymy. Czerwony robaczek. Coś mam tam źle. Już jest dobrze. I ognia. Dobrze postawimy. I spróbujemy coś złowić na czerwonego robaka. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. I jakaś rybka skusi się dzisiaj na pyzowy zestaw. Zobaczymy. Więc wędkujemy, odpoczywając po nockach. Ranie na czerwonego. Zobaczcie, drodzy Państwo. I nie jesteśmy na zero. Zobaczcie. Nieduży okonek, ale cieszy, przypon cieniutki, czerwony robaczek i rybka cieszy. Otwórz tą buzię. Zobaczcie, jak zacisnął. Robaczka nie chce puścić to. I zobaczcie, i wypuszczamy rybkę. Jest pięknie. Zakładamy czerwonego robaczka, bo nie chciał łakomczu oddać. Zakładamy czerwonego robaczka i rzucamy dalej. Kolejne branko. Kolejny garbusek. Zobaczcie. Czerwony robaczek. Nie inaczej. Zobaczcie. Już ciutkę większy. Ale też zwracamy mu wolność. Płyń, byku. Druga sztuka. I wędkujemy. Dalej. Robaczka zmienimy, bo mamy na tyle. Nie zaszkodzi świeżego założyć. I taki odpoczynek, jakoś spędzony czas po nocnych zmianach. Szkoda mi dnia było, bo dawno filmu nie było. Zakupy, tak jak mówiłem, robiłem. I w końcu 5 nocek, a nocki jak mam, to nic mi się nie chce, nawet z domu nie chce mi się wychodzić. I dzisiaj dlatego właśnie po nocnej zmianie taki wypad. Na rybki. Dobrze.
wędkujemy dalej, pilnując naszych zestawów. I dno, już branko jest, ale wyszedł, niech powtórzy. Tutaj jest robak, to nie trzeba długo czekać, tylko jak zatopi, od razu trzeba ciąć. Ale wyszedł, na razie nie idzie, zobaczymy. W jakim stanie jest robaczek. Widzicie, trochę szamnięty, ale wędkujemy dalej. Na lód i z lodu. Niech sobie tam stoi. Dobrze. Jednak obladza. Musimy ściągać. Lód ze szczytówek. Dobrze. Ptaszki ładnie śpiewają. Cieplutko, fajnie jest. Nie ma wiatru mroźnego. Coś tam... Nie. Myślałem. Przerzucamy. Na lód i z lodu. Zobaczcie, jak jest ładnie. Jest chwila czasu. Zobaczcie, tak się prezentują te buty. Do raków na połaniec akurat będą ogumowane i zobaczymy, czy ciepłe. Wziąłem 45 numer, ciutkę większe na skarpety, na jakieś grubsze wysiłki na nogę. I tak się prezentują te buty z Julii za 7 dyszek, 70 zł para tych butów. I zobaczymy, jak się będą spisywać na połańcu. Na połańcu za tydzień może prawdopodobnie będzie test bojowy oto tych bucików. Dobra cena była na weekendzie w Julii. Zakupy trzeba było zrobić za 200 zł. Zniżka była 40 zł. To sporo jest. Sporo, drodzy widzowie. Akurat kupiłem sobie, jak widzicie, zobaczcie, wodery, tak w nich wyglądam. 40, 45 numer, tak się prezentują. Już się rozkuł na szelkach. Ogumowane. Więc tak te spodnie wyglądają, zobaczcie. Są troszkę szerokie, ale na długość są raz w środku kieszonka, tu ściągane i niestety tutaj. Tu, ale mamy pasek, obojętnie jaki pasek, możemy sobie wziąć, żeby sobie jakoś to ściągnąć. Chwila wokół bojówki. Wtedy sobie ustalamy, zobaczcie, od samego dołu. I tak to się prezentuje. 149 zł to chyba, mam nadzieję, że w razie co to nie pieniądze takie wielkie jeszcze w promocji za 200 zł, jak zrobiliśmy zakup, to o 4 dychy byłoby to tańsze wszystko. I tak to się prezentuje z przodu. Proszę zobaczyć z tyłu z szelki. Z przodu kieszonka i
tak mówię, tak to się prezentuje. Zobaczymy, jak to się będzie nad wodą spisywało. 149 zł. To za mało było na zniżkę, więc dokupiłem jeszcze te buty. 40 zł zniżki z całości, 190 zł tak jakoś wyszło za wodery i te buty. Dobrze. Przepuszczamy dalej. I wędkujemy. Na żywczyka założyłem teraz zamiast czerwonego robaka na żyłkę. No i zobaczymy, czy skusi się jakiś okonek. Mała rybeka bezpośrednio na mały haczyk. I zobaczymy. Zarzut i powinien być zaraz mały okonik. Lub ewentualnie szczupak, jak dobrze się zatnie, to na mnie przegryzie żyłki. Zakącik, to go wyholujemy. A jak capnie rybkę całą, to po przyponie będzie. Zobaczymy. Wędkujemy. Martwi mnie tylko ta woda. Zobaczcie, patyk jest płytko. Potąd powinna być woda. Gdzie siedzę, o, tu, a tam jest aż trawa zielona, to tu płytko jest, płytko, woda czysta. Przy większej wodzie trochę lepiej by było wędkować, łowić te okonie, ale co zrobisz, że taka woda płciutka. Najważniejsze, że tutaj jest nie raczej, że tu jest odmarznięte i nie musimy nigdzie daleko chodzić. Posiedzimy kilka godzinek. Lepiej nam się będzie spało. Wiecie, 5 nocek to jest za dużo. O, branie na rybkę. Czekamy. Garbusek. Zobaczcie. Wziął na rybkę. Więc musimy go teraz odczepić. Tak mówię, 5 nocek to jest jednak dużo. Męczące są nocki tyle lat. 34 lata w lutym będzie, jak pracuję. Rocznica 24 lutego, 34 lata. To wiecie, o, masz. I odpływaj. Poszedł. Dobrze, i zakładamy rybkę i wędkujemy dalej. 10 godzina, syreny wyją. Po 10 na kopalni. A ja założyłem czerwonego robaka znów. I zobaczymy. Na zmianę, a to żywczyk, a to robaczek czerwony. Dobrze, spłynął mi. Muszę przerzucić. Malutki grunt. I zobaczcie. Czerwony robak. Woda płytka to. Kolega jeden pytał się, co to za kowrotek. Przepraszam, że nie miałem czasu odpisać. To jest kowrotek Robinson. Robinson Vertix 2206, przepraszam. Robinson Vertix 206. Taki kowrotek. Drugi też jest kowrotek. W razie co,
Jakby ktoś chciał wiedzieć, też z Robinsona. A nie wiem jaki model. Cetus 258 z siłą, zobaczcie, siła. I drugi też Robinson Vertix 206. To dla kolegi, który pytał o kowrotek do bolonki. Akurat tu jest 18 żyłka. Grubsza pod żywczyki. Za okoniem i za zębatym. 18 na obydwóch. Kowrotkach. Dobrze, wędkujemy. Muszę przerzucać, coś robić, bo jak brań nie ma, to głowa sama leci, spać się chce. Wiecie, że po pracy jestem, więc jak nic się nie dzieje, to oczy się zamykają, głowa sama leci do snu, więc cały czas przerzucamy, coś robimy, tak aby nie przysnąć. Branie na robaka. Zobaczcie, jest kolejny garbusek, nieduży. Ale kolejny, zobaczcie, garbusek na czerwonego robaczka. Dobrze, wypuścimy go. Pójdź po kozioł dorosłego. Założymy świeżego robaczka. I przerzucamy. Wykorzystam robaczki. Są jeszcze, są. Na raz weźmiemy w ten sposób. I niedaleko zarzucimy, podciągniemy. Na żywczyka nic. A tutaj coś skubię na czerwonego robaczka. Pamiętając, że jest styczeń, woda PZW, woda spada, zobaczcie, lód popękał już, woda cały czas spada, a tutaj jest płytko, płytko, gdzie ja, widzicie jaki grunt mam, malutki, woda czysta, ryba ucieka, część jest w dole, tutaj jest głębiej pod lodem, ale tam nie ma jak zarzucić zestawu przecież. Zobaczcie jaki mały grunt mam. Ale jakaś tam zabawa z okonkami jest. Tam jest kłoda taka, więc musimy ją przyciągnąć, żeby nie zaczepić zestawu, bo będziemy zrywać. Dobrze. Czekam na kolejne branie i kolejnego okonka. O, pyknęło. Pyknęło. To znakiem tego, że zainteresowane jest. Zobaczcie. Widzicie? Kolejny. Widzicie, na czerwonego robaczka. Dobrze. Odczepiamy.
i rybce zwala. Wracamy, wolność płynie. Jak ładnie śpiewają ptaki. Dobrze, ten sam robaczek, jak będzie. I w to samo miejsce. Nie tak, nie tak, nie tak. Klei się już do przelotki wszystko. Dobra. Niech sobie tutaj stoi. Wędkujemy. Przy brzegu jest zaczep. Zerwałem haczyk, ale żyłka przyponowa jest. Po 40 cm był przypon, więc zawiążemy teraz świeży założymy haczyk. B560. To poczekajcie, tu mam drugie pudełeczko i tu mam zużyte haczyki i założymy. B560 16. Mam gotowe przypony, ale tutaj żyłka została, więc zawiążemy. Świeżutki naciągnę sobie, tylko będzie lepiej się wiązało. Zobaczcie. Skrócimy trochę przypon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Myślę, że starczy. Przez to opuścimy. Naślinijmy do przodu, żeby szło. Wyciągamy i mamy hak, zobaczcie, zawiązany. Końcówkę odetnę. O, i mamy zestaw. Teraz założymy czerwonego robaka. Nie inaczej. Muszę uważać, bo tu zaczep jest pod wodą, gałęzie i się drżownica z hakiem owinęła na gałęzi i musiałem zerwać haczyk. O, będziemy w tej pozycji. Podniosę tylko grunt troszkę, nieduży. Dobrze, chyba przymarzło. Zobaczymy, jak to się prezentuje, ale prawdopodobnie przymarzło na szczytówce. Dobrze. Wędkujemy. Dobrze, jak sobie stoi i spróbujemy złowić kolejnego okonia. Kolejne branie. No jeszcze raz. I zobaczcie, kolejny okonek. Tam akurat łyknął sobie. Tu mam gdzieś. Dobrze. Maluszki, maluszki, drodzy widzowie, ale cieszą. Najważniejsze,
że dzień po nocy zaliczony na wędkowaniu i nie na zero. Bo nikt nie lubi zerowym wracać z rybek. Tak, drodzy widzowie, a nawet małe rybki cieszą. Najważniejsze, że coś się dzieje na tej pyzowej wodzie. Szału nie ma, ale zabawa jest. Po prostu szkoda dnia po nocnej zmianie, a życie jest za krótkie, a łowić się chce. Więc wędkujemy dalej, dalej i dalej. Teraz żywczyk, żywczyk. Ach, trzeba dłużej poczekać na żywczyka. Więc robaka trzeba od razu ciąć, jak pójdzie spawik na dno, a żywczykiem trzeba troszkę poczekać. Tak na przemian zakładam robak, żywczyk i zobaczymy. O, poszedł, poszedł. O. Widzieliście, co się stało? Ryba ściągałem, uderzyła o badyl. Zobaczcie sami, jeszcze raz cofnijcie i się spięła. No cóż, wędkujemy dalej. Branie, czekamy i zobaczcie, jest ładny okonek, dobrze, tak samo łyknął. Dobrze. Otwórz gębę, masz nagrodę, pocieszenia, rybkę, żebyś darmo za ten stres. Masz rybeczkę i odpływaj. Dobrze, popłynął z rybką. Niech sobie ją szamie. Jego sprawa, co z tym zrobi. Dobrze, jakieś brania są, a to mała rybka, a to czerwony robaczek. Najważniejsze, że coś się dzieje. Kolejne branie. O! I kolejny garbusek. Dobrze, wiatr się zrobił malutki. Będę musiał założyć dodatkowy mikrofon, żeby za bardzo nie wiało. Ale rybkę w szam. Masz rybkę, żebyś darmo nie stresował się, masz rybkę i rośnij i nie daj się złowić w przyszłości. Dobrze, więc zakładam mikrofon i wędkujemy dalej. Kolejny, tylko się bawi, pod lód weszedł. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki ładny. Zobaczcie, pięknie ubarwiony garbusek. Zobaczcie, jaki ładny styczniowy garbus. Dobrze, odhaczamy. Puszczamy rybkę. Odpływaj.
zakładamy przynętę. I odpoczywamy dalej nad wodą. Dobrze. Kolejny. Zobaczcie. Też taki przyzwoity. Zobaczcie, jak się pięknie pręży. Zobaczcie, jaki ładny. Piękny okoń z bryzowej wody. Poczekaj, poczekaj, byku. Tak, żebyś darmo dzisiaj okonki za to, że ładnie współpracują, dostają nagrodę. Rybkę. I teraz możesz odpływać. Baja. Z nagrodą. Tak, żeby rósł i głodny nie pływał chłopaczyna. Dobrze, zakładamy i wędkujemy dalej.